I za to na przykład ja tą federację cenię. Ja bardziej szanuję takiego mini Majka niż takiego kurwa typa. I uważam, druga sprawa, do tego wejdą prawdziwi wojownicy, fajterzy, którzy mają jaja. Pomyłki tam już nie będą się pchały. Siemanko, dzień dobry albo dobry wieczór, witam wszystkich. Witam wszystkich serdecznie w, po pierwsze, Sarara Team, w miejscu, które niedawno otworzyłem. Oprócz tego witam wszystkich na nowym kanale YouTube Sarara TV. Także nie sądziłem, nie wierzyłem, że kiedykolwiek będę używał takich właśnie sloganów, ale zapraszam do subskrypcji, lajków i wszystkiego, co się wiąże z prowadzeniem kanału. I jak to przyszło na pierwszy odcinek, właściwie dzisiaj takim moim wyjątkowym gościem jest osoba, której nie muszę przedstawić, ale z pewnego szacunku to zrobię. Marcin Różalski, także jest to mój taki wieloletni kompan. My gdzieś tam w tej grze siedzimy już chyba troszeczkę x lat i właściwie gdzieś tutaj młodsze pokolenie, gdzieś tam nie wszystkie sytuacje zna z przeszłości i o takich sytuacjach też sobie trochę chcieliśmy pogadać. Właściwie nasz pogląd, nasz światopogląd na to, co się dzieje w dzisiejszym świecie sportu walki i nie tylko, wszystkiego dookoła, ale pierwsze pytanie, Marcin, jak Ci się podoba samo miejsce, bo jesteś u mnie po raz pierwszy. Bez zbędnego cukrowania, no to masz mega miejsce. Bo przede wszystkim nie jest to żadne wielkie, jakieś takie, wiesz, molost wielki, no, małe, studio. Klimatyczne studio, tak. I wiesz, fajnie jest to wszystko dobrane, bo masz ring, a ring dużo robi i dla pracy, tak, że można dużo fajnych rzeczy porobić, ale i wzrokowo. Optycznie, dokładnie. Tak, że wiesz, jak ktoś przychodzi, widzi, że jest ring, to też już inaczej na to patrzy. Mega, tak? Mega mi zależało, muszę powiedzieć, bo faktycznie sala... Bez ringu jest tylko salą gimnastyczną cały czas. Salą gimnastyczną, ale sala z ringiem to już wiadomo, tak, że to jest sala do sportu walki. A tak to wiesz, no masz wszystko co potrzeba. No masz maty, masz worki, sala jest przestrzenna na tyle osób, wiesz, ile, jakie masz założenie. Łatwy dojazd tutaj jest, bo to jest... No jesteśmy w ścisłym centrum Krakowa, naprawdę. Był problem z zaparkowaniem? Żadnego. Nie było, tak. Tak. Ale to jest najważniejsze. A to jest bardzo ważny punkt, bo powiem Ci szczerze, że w momencie, kiedy szukałem właściwie nowej lokalizacji i obiektu, żeby otworzyć swój klub, to jeden z takich czynników mega obowiązkowych to właśnie był parking. To tak, był parking, bo wiem, jak to jest. No, zobacz, prosty schemat. Dzieci. Przychodzą dzieci na trening i chcą po nich przyjechać rodzice. A jest na przykład późna godzina, no nie ukrywamy, tak? Jasne, to tak. Też wiesz, nie będzie ci na przykład mówił, zaparkowałem na tej ulicy i kajtek będzie szedł, no bo dzieciaki jednak w dzisiejszym wieku nie są takie rezolutne jak my, tak? Tak, wszędzie pełno, to raczej są takie wycofane. Akurat pamiętam te czasy, kiedy sam się byłem dzieciakiem i sam musiałem się dostać na drugą stronę miasta, to dla mnie nie było wtedy przeszkodą robić 2-3 przesiadki. No wracałem o 22 do domu, ale to były inne czasy, o tych czasach no, już właściwie właśnie te czasy nie wrócą. Zniknęły i to jest szkoda. Szkoda, nie? Szkoda, bardzo dużo. Tak. Mamy nowe czasy. Nowe czasy. Tragiczne są to czasy. I wiesz, co jest przykre w tym wszystkim? W tym wszystkim jest przykre to, że mimo wywiadów, mimo mówienia o tym, robienia jakichś vlogów, składanie interpelacji czy cokolwiek, na tym to się kończy, bo jest założenie elit. I nie ukrywajmy, to są elity, które rozdają karty na świecie i będzie tak, jak oni chcą. Tak? Dlatego ja ostatnio usłyszałem bardzo fajne zdanie. Jeżeli wybory, jakiekolwiek, ważne wybory, miałyby na coś wpływ, to zostałyby zabronione. Nam się wydaje, że mamy na coś wpływ. Tak. Nie. A propos też tego, co powiedzieliśmy, że dzisiejsze czasy są tragiczne i cały tragizm właściwie dzisiejszych czasów polega na tym, że wartości, o której my zabiegaliśmy, dzisiaj właściwie można wrzucić do śmietnika, a są zupełnie inne. Nie, że w momencie, kiedy ja zaczynałem trenować, kiedy zaczynałeś trenować ty, kiedy w ogóle, nie wiem, no wychowaliśmy się na podwórku, to moim marzeniem w życiu było, że chciałem być kimś. Ja chciałem być kimś tylko przez to, że chciałem osiągnąć jakieś wybitne umiejętności. Chciałem być wybitnym kickboxerem. Ktoś z moich kolegów chciał być wybitnym faktycznie, nie wiem, koszykarzem, wybitnym kucharzem i każdy chciał być po prostu być kimś za to, że zdobywam wyjątkowe umiejętności. I to naprawdę świadczyło o tym, że każdy z nas wtedy musiał się naprawdę wykazywać takimi cechami charakteru, o które naprawdę mało kto się może pochwalić, tak? Wylegitymować się mało kto, że nie wymiękam na robocie, jak to się mówi w sloganie. A powiedz, Tomek, tak szczerze, ile zarobiłeś na pierwszej walce zawodowej? No, z 300 zł. No to ja 150 i to było 5 po 3 minuty w boksie tajskim, pełnym boksie tajskim, tak? I teraz patrz, my robiliśmy to z pasji, tak. Z miłości.
My chcieliśmy być mega dobrzy, a nie mieć kurwa coś, nie? My jeździliśmy na zawody, na walki w sobotę. W sobotę robiliśmy walki, w sobotę wracaliśmy. My nie mieliśmy cateringów dietetycznych. W sobotę jeszcze szedłeś na bramkę. Dokładnie. Odzieży, cateringów, ja noclegów. Tak, nie, tak. My się właśnie pizgaliśmy za ten, tak? I teraz można powiedzieć, że tak. Było mało gal. Było mało gal. Każda gala była obsadzona, można powiedzieć, tymi samymi ludźmi. Ale ci sami ludzie, którzy walczyli, prezentowali wysoki poziom. To były topowe nazwiska, to byli ludzie, którzy wygrywali Mistrzostwa Polski, gdzieś tam każdy z nich miał naprawdę osiągnięcia. Mega, i żeby zostać kickbokserem zawodowym, naprawdę już musiałeś udowodnić bardzo wiele na gruncie amatorskim. A dzisiaj tak naprawdę rodzisz się jako zawodowiec. Robisz dwie walki na Almie w MMA. Już jesteś, już masz fanpage, bo to trzeba mieć fanpage. Tak. Już chcesz za walki. Ksywa ringowa, wywiady już muszą być zrobione, tak. Musisz mieć. Co z tego, że masz dwie walki stoczone, już masz oczywiście ksywa ringowa, tygrysi, pazur i tak dalej, wiesz, nie? Już tutaj już zaczynasz być coraz. Już szukasz coraz sponsora odżywkowego, odżywkowego. Już za walkę ty chcesz mieć ponad 10 tysięcy albo jeszcze lepiej. Wymagania. Wiesz, to jest chore, No ale to się dzieje, niestety. To patrz, ja ci powiem tak. Jak my z Łukaszem Jaroszem walczyliśmy, no to ty wtedy w amatorstwie już kończyłeś i wchodziłeś grubo w zawodostwo powoli. My skończyliśmy, bo niestety nie było dla mnie, uważałem, perspektyw dalszego rozwoju i pieniędzy. Ty zostałeś. Wyjechałeś do Holandii, walczyłeś u Hosta, w Japonii. Jako jedyny kurwa chyba z ciężkich walczyłeś w Japonii w K1. Nikt nie ma. Jeszcze Paweł Słowiński, ale to też jest Polak, który... Paweł Słowiński, który wychował się w Australii. Dokładnie, tak. Także wiesz, Łukasz odpoczął, zrobił sobie dłuższą przerwę. Ja trenowałem, ale no jeżeli ja dostałem propozycję walki za 500 euro, gdzie przygotowania moje kosztowały 5000 euro, to jest żenada. Dlatego wszedłem do MMA, ty zostałeś. Ja wszedłem do MMA, udało mi się coś tam ugrać. Ty jednak cały czas szedłeś w tym kierunku i patrz, powstała federacja DSF. Kurwa, też się cieszyłem, odrodzi się, coś tam. Ja przysięgam, ja myślałem, że całe życie na to czekałem i sobie powtarzałem takie slogany, właśnie te wartości, w które wierzę, nie? To słowo klucz, którego używam, że wartości. Że ja muszę być w życiu lojalny i zawsze tą lojalnością się zawsze podpierałem. No lojalny do rodziny, lojalny do znajomych, lojalny do ludzi, lojalny do sportu, do dyscypliny, którą kocham, w którą chciałem zawsze inwestować. Jak powstał DSF, to ja sobie pomyślałem, kurwa, faktycznie, warto było czekać, nie? Ludzie się przebranżawiali, chodzili tu, tam, mówię, ty zostałeś przy swoim, zostałeś właściwie tym numerem jeden i dzisiaj mogę to faktycznie dobrze wyeksplorować. No, jestem w stanie gdzieś to komu pokazać, na tym dobre pieniądze. I zobacz, i teraz są różne federacje MMA, są tam bardzo dobrzy zawodnicy. Ale w naszym kickboxingu, co pokazała federacja DSF, też są mega zawodnicy. Otóż to. Bardzo, tylko nie jest to rozreklamowane medialnie, nie jest to wszystko tak rozpotęgowane, ale poziomem sportowym, umiejętnościami, ja mówię o sportowych, nie mówię, że MMA-owiec przewróci kickboksera, tylko mówię, choć wiesz, w kategorii sportowej, tym zawodnikom nie brakuje nic, ale zauważyłem jedną rzecz, że przez to, że kickboxing nie wszedł na takie aż wielkie wyżyny, ci zawodnicy z kickboxingu nie są tak zepsuci. Mhm. Nie byli tak zepsuci jak zawodnicy z MMA, gdzie w gal MMA co weekend jest dużo. Tak, dokładnie. I to też powoduje, że ci zawodnicy, nie wszyscy, ale bardzo dużo jest zepsutych zawodników, bo oni już zrobili dwie walki amatorskie, już muszą mieć. Znaczy tak, właśnie też chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś wcześniej. Ja pamiętam, żeby dostać swoją pierwszą walkę w Holandii za 500 euro, bo to były to zawsze przysłowiowe stawki, masz tu 500 euro w klasie A. Żeby walczyć w klasie A, już naprawdę musiałeś być kozakiem. To właściwie takie, nie wiem, tytuł mistrza Polski, to musiałeś zrobić 3 razy już w trakcie kariery amatorskiej. Jak wychodziłeś na grunt zawodowy i faktycznie za walkę w klasie A ja dostawałem 500 euro. I żeby w ogóle dostać taką walkę, ja pamiętam, że ja spałem w gymach, nie wiem, ja miałem kiedyś swój pokój w gymie, ciężko go nazwać pokojem, bo to była jakaś komnata, nie miałem okna. Budziłem się rano i nie wiedziałem, czy jest tak nawet rano, czy jest wieczór. Musiałem gdzieś tam po ciemku szukać zegarka i się dowiedzieć w ogóle, czy jest jeszcze noc, czy zaczął się trening. I faktycznie pamiętam te czasy, że trzeba sparować z Turkami, Marokańcami i tam cię nikt nie oszczędzał i te wszystkie hasła, slogany, że tolerancja pozytywna Zachodu, niech się ktokolwiek przejedzie za granicę, jeśli chwilę pomieszka, to się dowiecie, jaka jest kurwa tolerancja za granicą. Problem polega na tym, że oni wszyscy myślą, że my jeździliśmy tam po nauki. Nie. Jeżeli chodzi o Holandię, tam jest prosty schemat. Ty liczysz jechać tam po nauki, tak. Ale są ci uczyć, chcesz się uczyć z najlepszymi. Tak. Najlepsi cię chcą napierdalać, ze szmaci, bo mają dokładnie za darmo sparring partnera, gdzie sparring partner zarabia za to pieniądze. Oczywiście. A teraz, że jesteś darmowym sparring partnerem, plus jeszcze płacisz za te
niby nauki, tak? Śpisz, tak jak mówisz, gdzieś tam po chliwach, kurwa, wpierdalasz, jak to się mówi, martwą naturę, bo niestety trzeba zaoszczędzić pieniądze. I wiesz, i nas to zbudowało, nas to zahartowało, tak? Teraz masz piękny klub, którego, kurwa, pozazdrościć można naprawdę, i to nie mówię teraz w ten, tylko mówię to naprawdę szczerze. A jak się zaczynało? Ja to zaczynałem, szedłem z wiadrem do piwnicy, lałem wiadro na beton, żeby się nie kurzyło na skarkance. I zobacz, doszliśmy do czegoś, osiągnęliśmy coś. Bez cateringu. Tak, no dokładnie. Na chlibie, dokładnie. Kurwa, ze serem. Tak, dokładnie. No, także wiesz. Dlatego, to jest... Wiesz co, dlatego możesz użyć, tak samo ja nazwę fighter, nie? Dzisiaj to się w dużej mierze stał też sport dla bananów, nie? Że gdzieś tam po prostu, nie wiem, masz te rękawice, trenuj, będziesz ostrym chłopakiem, a mimo wszystko nie jesteś takim naprawdę fighterem. To jest to, co mówisz, komercyjne kluby w galeriach handlowych. Tak. Jak idzie taki właśnie wybujały, ale torbę ma wielkości, kurwa, samochodu, ale rękawice ma na wierzchu, bo mu się nie mieszczą, nie, bo musi, kurwa, pokazać, że ma rękawice. No tak, swoją drogą w ogóle lepiej ubrany niż utalentowany. Oczywiście rękawice jest sprzętem z najwyższej półki, a tak naprawdę nie potrafi go trzymać gardy. Teraz nie? Jest, zauważyłem na przykład, wiesz, boom jest na brazylijskie jiu-jitsu, nie na MMA, mhm. To na brazylijskie jiu-jitsu. Super, bo ogólnie jakiś sport walki jest rozpromowany. Tylko, że jest to sport walki, który, wiesz, no normalnie kontuzje są olbrzymie, tam podskręcane, ten, kalafiory mogą się zrobić, ale nie dostajesz po ryju. Czyli możesz zawsze ten włos sobie na żel zrobić i do korporacji iść. Tak. Ale wymaga to jednak tężyzny fizycznej, tego wysiłku, ale jest bezpieczny dla wyglądu. A jednak boks, kickboxing, boks tajski, gdzie są łokcie, gdy ten, no niestety, no wystarczy na nas popatrzeć. Modelami nie jesteśmy, nie będziemy, tak? I może to też powoduje, że ludziom nie chce się, po prostu ludziom się nie chce w dzisiejszych czasach, bo ja zauważyłem jedną taką bardzo rzecz, szczególnie u dzieci. Dzieci, o, duzi też, duzi nie chcą być lepsi, oni chcą mieć coś lepszego. Na przykład, prosty schemat, ja będę miał najnowszego Samsunga, X70V, coś tam, ale ty będziesz miał iPhone'a. Też takiego mam. Ale ty będziesz miał iPhone'a. I ty już masz iPhone'a. iPhone jest lepszy niż mój najlepszy Samsung. I tak samo jest z dzieciakami. Ja taki sam przykład mam, bo mój Kajtek tam sobie trenuje, mojej dziewczyny syn. I kiedyś było tak, że chłopak się mega rozwija, fajnie trenuje, jest super, ale ma biały pas. Tak? Ale z boku siedzi totalny, kurwa, ulung, taka, kurwa, ulęgała, ale że jest, kurwa, trener, jest, wiesz, ojciec tego ulęgały jest przydupasem trenera, to on ma pas niebieski. Co z tego, że ten to by go kurwa związał jak super i go zgwałcił, tak? Ale on ma niebieski, on już jest lepszy, ma lepszy pas. I o to chodzi, że ludzie chcą mieć coś lepszego, ale nie być. Ale nie być lepszy, nie? To jest, kurwa, słabe, nie? Ale tak jak powiedziałem, mamy miano fighterów, nie? Jak dobrze wiemy, że w dzisiejszych sportach walki tak naprawdę, mimo że ludzie się kreują na fighterów, to prawdziwych fighterów jest niewielu. No i co, myślę, że tylko chyba prawdziwy fighter dzisiaj podejmie walkę na gołe piąchy. No, mam nadzieję, że ty też. Jak wiesz, fighterem jestem, znaczy ja ci powiem inaczej, nie? Mój światopogląd na to. Ja bym tego nie chciał robić. Ja walczyłem o coś innego, kiedy zaczynałem trenować, ale ja się chcę dać kupić. Tylko i wyłącznie, jest prosta zasada. Czy ja specjalnie o tym marzę, czy mi się marzyły walki na gołej pięści? Nie, kiedy zaczynałem trenować, ja chciałem być naprawdę sportowcem, 100% sportowcem, a zastanawiam się tak naprawdę, czy to jeszcze można nazwać sportem. Ja dzisiaj przede wszystkim już oprócz tego, że jestem sportowcem, to jestem mega odpowiedzialnym gościem za całą swoją rodzinę. Mam dwójkę dzieci i zobowiązania finansowe. I to, jeśli ja mam narzędzia do zarabiania pieniędzy, a moimi narzędziami są moje umiejętności, moje piąchy, i ktoś mi powie, Tomek, nie zakładamy rękawic, bijesz się na gołej pięści, ale zarabiasz kasę, to ja mówię, dobra, jasne, że tak, nie? Powiem ci już tak. Na dzień dzisiejszy już nie gonię tylko za marzeniami. Dzisiaj przede wszystkim ja muszę naprawdę podejmować mądre decyzje, a mądrymi decyzjami jest to, co mi się w życiu opłaca. Ja już naprawdę swoje udowodniłem i nie chcę naprawdę komukolwiek czegokolwiek udowadniać. Ja mam zrobione w życiu około 200 walk. Tak strzelam, że ze 150 amatorskich, 50 walk zawodowych. I naprawdę ja swoje dużo nawojowałem. Naprawdę chcę, że gdzieś tam przez całą większość kariery byłem naprawdę otumaniany i ludzie mi gdzieś tam mydlili oczy na zasadzie, Tomek, wygrasz walkę, otworzą się drzwi, takie, sraki, owakie, wszystkie drzwi są otwarte. Tylko za żadne te same ci otwierali tylko, co mi. Tylko za żadne mi nic nie ma. Nie? Te same otwierali ci co mi. Mogłeś mówić, że tam już nic nie ma, to bym tam nie szedł. A, nie otwierasz, a tam ja. Ja otwieram. Tak, dokładnie. A problem w tym, że tak naprawdę mówię i wyleczyłem się z tego, już nie chcę słyszeć coś tam kiedyś zobaczyć, nie, dzisiaj jest tu i teraz, ja mam też 34 lata, naprawdę jestem cały czas aktywnym zawodnikiem, ja chcę się bić, ale ja chcę dostawać poważne oferty. Na polskim rynku za bardzo takich nie ma, to o czym właśnie teraz mówimy, czy walki na gołej pięści, no na pewno jeszcze inaczej. W sportach walki w dużej mierze chodzi o emocje, tak. Mamy dostarczać emocje i no niestety
środowisko też jest takie i publika tego wymaga, więc mają być emocje i nie wiem, no, za chwilę będziemy wychodzić już na noże, będziemy się strzelać z narożników, także nie wiem, co będzie dalej. Ja to patrzę na to w ten sposób. Sporty walki. Sporty walki wzięły się stąd, że był sobie jakiś chłop, który nie wiem, czy był dojeżdżany, czy był pacyfikowany, musiał się mieć obronić. No to wykształcił w sobie jakieś ruchy samoobrony. Tak. Ale w tym samym czasie, jak w jakimś tam części kraju czy świata był taki chłop, to gdzieś indziej też byli. Znalazł się pierwszy, kurwa, oszust, zwany promotorem, kurwa, który był zwykłym chujem, ale miał nos do interesu. I skrzyknął takich dwóch. I oni zaczęli się pizgać, tak? W pewnym momencie zaczęło to być brutalne, bo się i zaczęli to ucywilizowywać. Ludzie to kupywali, 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 doszli do momentu szczytu i te ucywilizowanie im się przestało już podobać. I znów chcą powrotu do korzeni, tak? Tak? Masz rację, ze sportem w kategorii sportu, tak jak to się przedstawia, de Hubertin, ten co mówił hrabia i tak dalej, to ma coraz mniej wspólnego, to ma wspólnego właśnie coraz więcej z instynktami, tak? Tak? Tylko, że teraz było tak, patrz. Były sporty walki, kickboxing, boks, karate, tak dalej, tak dalej. Powstało MMA, które paradoksalnie, odbywając się w klatce, jest najbezpieczniejszym miejscem walki. Klatka jest najbezpieczniejszym miejscem, właśnie. Ale te pierwsze turnieje, czy te pierwsze turnieje Valetudo w Brazylii, gdzie to powstało, czy UFC, że można było wszystko, bić w torby, tak. Ciągnąć za włosy, z bani, stąpy, wszystko, tak. I to było najbardziej zbliżona taka walka. To było, to, ja uważam, że to był pokaz takiego zwykłego rąbania mordobicia, się dla ludzi, którzy chcą oglądać ten show, tak? Później zaczęli to właśnie, tak jak mówimy, cywilizować. I w pewnym momencie nastąpiło, że ludzie już się wszystko przejada. Właśnie powstają na przykład federacje, tak jak powstało FFF czy FMMMA, tak? Bo jest kontrowersyjne, tak? No to teraz ktoś wpadł na pomysł robienia walk właśnie na gołe pięści, powrotu do tego wszystkiego. Jeżeli teraz mówimy o takim, wiesz, racjonalnym myśleniu. Tak, za to trzeba zarobić dobre pieniądze. Dlaczego? Bo wybite zęby, połamana szczena czy coś, to będą koszta, wiesz, jakiejś tam rehabilitacji, naprawienia. Dlatego tak. I uważam, druga sprawa, do tego wejdą prawdziwi wojownicy, fajterzy, którzy mają jaja. Pomyłki tam już nie będą się pchały. A wiesz co, bo tak jak powiedziałem, właśnie sport dzisiaj idzie taką drogą, że specjalnie sport się nie jest w stanie za bardzo obronić. Sport się trochę rozchodzi na dwie drogi. I pierwsza to jest ta, o której mówimy, czyli gołe pionchy. Druga to jest to już ta, co wspomniałeś, czyli bardziej komercha, FFF i Fame. I za chwileczkę myślę, że to sobie na ten temat trochę pogadamy, ale tak jak mówisz, mamy fighterów i to są fighterzy, którzy zaczęli trenować w latach 90., czyli mówię tutaj to nasze pokolenie. Jestem w dużej mierze przekonany, że my pójdziemy wszyscy w to, co się dzieje, czyli walki na ostro, co tu dużo gadać, tak? Mówię, jakoś niespecjalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, żebym poszedł w drugą mańkę. Ja w żaden sposób też nie będę hejtował tych ludzi, którzy tam walczą. Mówię, to jest osobny temat, inaczej, tam. Nie wszyscy, którzy tam walczą, zasługują na hejt. No dokładnie, dokładnie. W ogóle, co więcej, ja tam w ogóle powiem oficjalnie, nie kupiłem żadnej gali i pewnie długo się będę przy tym bronił, ale są ludzie, którym będę tam kibicował. Sam fame, to już nie chodzi o fame MMA, mówię sam fame, tak, bo ludzie chcą zdobywać fame. I ja też chciałem zdobywać fame, ale chciałem go zdobywać takimi właśnie wartościami jak... Ale ty zdobyłeś ten charakter. Fame swoją drogą. Dokładnie, nie? No, a patrz, jak dzisiaj jest problem, nie? Żeby... To też odniosę się do tego, co powiedziałem wcześniej. Żeby mieć fame, chciałem być kimś, ale chciałem być kimś postrzeganym przez ludzi, że ty, ten typ nie wymięka na robocie, że naprawdę ma takie cechy charakteru, które kurwa, no nie jeden by zabiegał, ale nie to właśnie o to... się wytarzać się w tym i to zjeść. Dokładnie, ale mówię, ale... Nie znany z tego, że jesteś tu debilem. No, ale dzisiaj potrzebujesz tak, żeby zostać kimś, mówię, ja w życiu bym nie nazwał tego kimś, ale kimś dla kogoś dzisiaj, to jest tak, że nie wiem, no ty weź kamerę, matkę strzelę w zęby, daj tu litrę denaturatu, zgaszę, tak. są subskrypcje, są liczby, są wszystko, tak, się zgadza, się nie? Ja teraz mam fame i nieważne, czy pozytywny, czy negatywny, nie. Masz fame. I właściwie tak, są ludzie, którym po prostu będę kibicował. Ktoś to w swojej materii osiągnął jakiś sukces i dzisiaj trochę dla zabawy, dla pieniędzy, jasne, że tak, i podejmuje inne wyzwanie, ale ktoś osiągnął sukces w jakiejś innej materii. Najbardziej mnie boli, jak zwykły, totalny zjeb tak naprawdę, nagle okazuje się, że on ma fame i on nagle gdzieś tam będzie teraz nie wiem, i zarabiał pieniądze, i zdobywał publiczność w ten sposób. No to w jakiś sposób mnie boli, tym ludziom nie kibicuję, więc tutaj muszę rozgraniczyć, patrz, że faktycznie... Ja ci powiem tak, zobacz, Tomek, miałeś marzenie, nie? No. Spełniłeś to marzenie. W dużej mierze tak, brakuje mi czegoś ale nie, tam ale jeszcze, chodzi, ale... że zacząłeś walczyć. Tak, mega, tak, jesteś zawodnikiem, zdobyłeś to, co chciałeś zdobyć. Ktoś stworzył ci, oczywiście ty ciężką pracę do tego doszedłeś,
ale ktoś stworzył ci możliwość spełnienia swojego marzenia. Jakiś ktoś, kto wziął cię pod skrzydło, zorganizował ci walkę, dał ci możliwość. Tak. I teraz patrz, jest ten jeden z chłopaków, który walczył na ostatnim FMA, ten mini Mike. Mhm. Chłopak, który jest karzełkiem. Z Krakowa, tak. Tak. Posłuchaj, jego marzeniem było walczyć. On na miarę swoich możliwości wykonał robotę. I jemu stworzono możliwość walki. On walkę przegrał, ale on zbił tego typa, zbił go, niesamowicie go zbił. Przyznam się, tamten, no nie widziałem. Ale nie, no też tak. Nie, bo tamten, co Majki dał mu cepa, to on latał. I za to na przykład ja tą federację cenię, bo ten chłopak nie spełniłby tego marzenia, gdyby właśnie nie taka federacja. Następny przykład, Bonus. Chłopak, który znany jest tylko z tego, że jest kurwa zwykłym patusem, żygającym i się w tym tarzającym, odstawił alkohol, narkotyki, schudł obrzydliwą ilość kilogramów. Ma kobietę kochającą, ma dziecko, zmienił się, tak? Walczył z jednym z zawodników. Z uczestników gali. Z uczestników gali. I posłuchaj, i tamten go przewrócił, a Bonus kontrolował to w dole sobie jakoś tak, tak? W ten sposób. Tomek, patrz, prosty schemat. Żeby zawalczyć o mistrzostwo Europy, świata, czegokolwiek, musisz być w jakimś tam rankingu. Jesteś w rankingu, jesteś aktywnym zawodnikiem, walczysz. Jesteś już w tej strefie, że możesz być pretendentem do pasa. Biorą cię, walczysz, zdobywasz. Później ten pas musisz utrzymać, musisz go bronić, tak? Albo walcząc dalej, dostajesz na przykład propozycję zdobyć mistrzostwo Europy, to dostajesz za chwilę propozycję walki o mistrzostwo świata. Ale stary, jeżeli nie macie kurwa w sporcie przez nie wiem ile lat, w żadnej federacji kurwa nie istniejesz, nie macie, jesteś kurwa nikim i nagle zostajesz kurwa mistrzem Europy. Kurwa, federacji z dupy. Wiem, o kim mówisz, nie? Ale nie, to jest jeden, ale u mnie w mieście też jest taki. Rozumiesz? Ale sami sobie tworzą federację sami zostają sobie mistrzami. Ale ja bardziej szanuję takiego mini Majka niż takiego kurwa typa. Ale a propos Marcina Najmana, bo tu nie ma co gadać, nie? Marcin Najman jest moim kolegą, ja nie jestem jego kibicem, nie? Ja powiem ci, za co Marcin Najman w dużej mierze też ma mój szacun. Za pomoc charytatywną. To w dużej mierze tak. Organizuję turnieje charytatywne, na które mnie zabierze, zapraszam, ja zawsze bardzo chętnie biorę w nich udział. Tak. Wychodzi kobieta, trzyma dziecko z protezą, nie ma nogi. I baba ze łzami w oczach mówi tak, w tym roku fundusz nam odmówił pomocy. Nie mamy właściwie na lekarstwa, nie mamy sobie jak z tej sytuacji poradzić. I gdyby nie Marcin Najman, który nie w tych dzisiejszych czasach, że on to robi na pokaz, że on chce się pokazać ludziom, że ja pomagam. I ona mówi, że gdyby nie Marcin Najman od 2001 roku, który co roku organizuje akcje charytatywne i wszystkie środki przekazuje nam, nie mielibyśmy szans na przetrwanie. Tak, i właśnie... Wychodzi druga, trzecia kobieta i te ludzie ze łzami tak, w oczach mówią... w tej kwestii super i ja nie poruszam w ogóle tej kwestii. Tak, ja dokładnie. Mówię tylko o kwestii sportu. To jest to samo, co zaczęliśmy rozmawiać o... Ale przerwę, no i tutaj kontrargument, Bonus BGC, szacun, że się za siebie wziął i za to jest szacun. Ale trochę słabo użyć słowa szacun, za co on się tam dostał? Właśnie. No, właśnie, bo fejm zbudował, nie, ja on nie zbudował, szan... on, tak. On, tak, ja teraz, tak, czapki z głów za to, że faktycznie wykonał ciężką robotę i zrobił progres, że naprawdę powalczył o wartości, o to, że dowiedział się, czym jest ciężka praca, ciężki trening, dieta, jak trzeba ciężko zapierdalać na to, żeby osiągnąć sukces, którego nawet mu się nie udało w połowie zyskać, jest mega ciężka, ale on za to nigdy by w życiu by się tam nie dostał. Za co się tam dostał? Lufa, tak, pytanie, ale, bania, żeganie, sranie, tak. Nie chodzi o osobę Bonusa, tylko chodzi o firmę FMMMA. To prawda. Że ona dała mu tak, tą możliwość. Tak. Ona dała mu znowu szansę spróbowania przemiany się. Tak, to jest Bonus, 100%. Gdyby nie powstał Fame, to Bonus dalej byłby Bonusem. To chodzi o to, że Fame daje takie możliwości, dlatego ja uważam, że w takich kwestiach Fame jest taką federacją, która właśnie tu są te dobre tak, takie dobre. Dokładnie. Tak samo zwróć uwagę. Pomijając ogólnie w jakikolwiek sposób wydźwięk sportowy, jest Federacja Fame MMA, która ma pracowników, czyli ludzi, którzy biorą udział w tych wydarzeniach sportowych. Federacja Fame MMA najlepiej chyba z możliwych federacji na rynku dba o swoich pracowników w kwestii finansowej. Tak, oczywiście, oni są znani z tego, co tam porobili, są z tego znani, ale ja mówię tylko o kwestii uszanowania, wiesz, tak, tego, bo my, ja na przykład, tak. My na przykład jako sportowcy za nasz wkład sportowy, za to, że jesteśmy fighterami,
To słabo jesteśmy szanowani. No niestety. Sorry, że się śmieję, ale... No niestety. Jeszcze wracając do Marcina Neumanna. W kwestii właśnie charytatywności, w kwestii pomocnej, to jest to, ale patrz, to jest tak samo jak z tobą i ze mną. Robisz mega roboty. Pomagasz, trenujesz ludzi. I dla tych ludzi, którym pomogłeś, jesteś dobry. Ale dla tych ludzi, którym kurwa zaparkowałeś kurwa piąchy w ryju, z takiego czy z innego powodu, lub ja, jesteśmy tymi B. I to jest zawsze jest ta strona dobra, strona zła, tak? I teraz widzisz, pomaganie, to jest właśnie przykre, że to, co powiedziałeś, przyszła kobieta i mówi, że gdyby nie Marcin, to była lipa. A ilu jest takich kurwa ludzi, którzy przez weekend, ja oczywiście ja nikomu nie patrzę do portfela, bo już nieraz słyszałem, zarobił to ma. Oczywiście i nie musi. Tylko chodzi o to, żeby to mieć to kurwa w sercu i w umyśle. Podzielić się. Jasne. Nie przejdź pan dzisiaj tych 20 tysięcy. Dam kurwa, komu? Ta. Dzieciakowi, tu. Oni na to nie wpadną, to właśnie my. Tępe, łyse, chamy, bandyty obtatuowane. Potrafimy dać gadżet, kurwa, dać własnych pieniędzy, jechać, pokazać się, odwiedzić, zrobić seminarium. To są grosze w porównaniu do tego, co mogą dać ludzie bogaci. Ale my to kurwa robimy. A. I to jest też niezrozumiałe. To jest niezrozumiałe. Ale tak to się kurwa dzieje, nie? To się dzieje, nie? Niestety. Słuchajcie, tym samym chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że wspólnie stworzyliśmy historię. Pierwszy odcinek dobiega do końca. Dziękuję swojemu gościowi, Marcin Różalski. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, Kasia.